Cześć wszystkim! Znowu Pan 7. Przeciąg Hellblade. Senua's Sacrifice. Dobra. Idziemy dalej. Ostatnio tam się naparzaliśmy z paroma niemilcami. A teraz idziemy chyba do głównej zagadki tego bożka. Ile się nie mylę. Będzie dużo iluzji. W każdym razie. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Nie. Ale dobra, nie będziemy się z nią kłócić. Oż, a w każdym razie w tej lokacji pamiętam, że mi się przecinały FPS-y. W niektórych miejscach. Zresztą, pewnie zobaczycie. A, nie jest finalna zagadka, to jest przedfinalna zagadka. Więc dobra. Mamy znowu kruczki. I mamy drzwi. Zajmijmy się najpierw drzwiami. I zobaczmy, co z nich wyjdzie. Tak, zdecydowanie jest ich za dużo. Mamy dwie miejsca, w których możemy się udać. Tak, jest dwóch. Najpierw pójdźmy do tamtego. Co robi ta brama? Nie widzę na razie różnicy. A, tutaj pojawi się przejście. To potrzebujemy tego. Okej, to głosy nam teraz mówią ważne rzeczy. Pamiętamy. Ostatnio widzieliśmy tą rozmowę Senui z Dillionem, którym ona mówiła, że musi udać się do głuszy, aby walczyć ze swoją ciemnością. Czyli chodzi o jej chorobę. Wygląda na to, że ta przygoda nie skończyła się najlepiej. Skoro głosy mówił, że prawie zginęła, gdyby nie ten stary głupiec. Co mamy? Coś mamy. Wchodzimy. Okej. Okay. O, patrzcie. Tam eliminuje kruczki. Resolved to fight on.
and kill that which had become a part of her. Okej, tutaj mamy gdzieś wrota. Tutaj mamy wrota. Otworzą nam tutaj przejście. Potrzebujemy tego. Ponadto chyba tam są jeszcze jakieś wrota. Zaraz się im przyjrzymy. Tak, z tej strony jest na razie zamknięta brama. I mur. Okej, dobra. To jest nam potrzebne. Nie, ja się wcale nie zgubiłem. Szczęście już wiem, gdzie tu iść. Trzymajmy tych wrót. Ono nam rozwali ten mur. Tak, będziemy mogli wejść do środka. I otworzyć tę bramę. Ale niestety, jak rozwalamy ten mur, to nie będziemy mogli dojść do Velravina. Więc będziemy musieli otworzyć tutaj bramę i przejść z powrotem, żeby naprawić mur. Ale dobra, to za chwilę. To był kamulec chyba. Tak, tam już widać go. Alchemicy też tak mówią. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated the sacrifice to himself. A, nieźle. Well played. He hung on the tree without food or drink and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Okej. Okay. Jeżeli myśleliście, że grecka mitologia jest dziwna, to posłuchajcie tego. Bóg sam się dźgnął w ofiarze dla samego siebie. Okej, okay, dobra. Naprawimy teraz mur. Gdzie mogli przejść górą. Hopsa. Tu błyska czasami. Chyba nie powinno. Pa. Miejscówka w każdym razie bardzo ładna. Tak, zdecydowanie nie ma co narzekać do grafiki tej gry. Wygląda prześlicznie. W swoim mroczny stylu, ale mimo wszystko prześlicznie. Dobra, skasujmy kolejne kruczki. No i dobra, to zostały tylko właściwe. And the glow, the smallest hints of shape, sound, or thought, grow in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Okay, gdzie jest? Tutaj, przejście. Jej, dobra, no to idziemy. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill her. Yet, I'll gnaw at her, biding its time. Only
when she is at her weakest, will it strike to kill? Will she find Dillian before her time comes? Miejmy nadzieję. A? To jest ostatnia zagadka. Velravena. Dobra. Kto mi moje wrota najpierw? Okej. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Po pierwsze musimy przejść przez tamte wrota na górze. Musimy dostać się do tego gniazda na środku. To nam odblokuje przejście. O, dalej, do drzewa. Speak to me, Druth. Tell me a story. Senua, listen. I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for it. Słuchajcie tej opowieści, bo ona jest ważna. They took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. When he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward. And Druth was born. Druth. The man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Okej, czy teraz przyjdziemy tam? A nie, tam musimy przejść. Okej, dobra. Czy to oznacza, że oni są rodzeństwem? Okej, dobra, ale teraz chyba tam mi blokuje gałąź. Przejdźmy jeszcze raz przez to. To chyba nam odblokuje przejście. No i dobra, jesteśmy. Tylko jeszcze nie spaść z tej gałązki. Oby fajnie. No i dobra. Oops. I'm still here.
I remember. It didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. There, in the darkness, Senua. And she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you! I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there! Da! Dobra. Dla mnie musimy stosować taktykę wieloników. Tylko teraz musimy być trochę bardziej... trochę bardziej strażni. Z refleksową. Okej, okay. Próbuję stosować kontrataki. Chociaż sobie samo blokowanie również nieźle działa. Ała. Okej, stawaj, Senua. Nie tak, nie tak. Stawaj. Okej. 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 To już da się zablokować, dobrze. Rozumiesz? Okej, dobra. W międzyczasie będziemy musieli się z nimi również mierzyć. Okej, okay. Pokus nam się naładował jakby co. Dzięki za podpowiedź. Dobra. Ała. Masz cię bronić, Senua. Tak, to trzeba było zablokować. Tak. To również trzeba uniknąć. A dobra, to tyle nam idzie. A, dobra, zapominam, że to powinienem blokować, znaczy unikać. Ała.
Tak. Tak lepiej. Ha? Tak, walka z nim jest zdecydowanie dłuższa. Ała. Dobra, to powinienem zablokować. Nie rób tego, bo nie mogę cię bić, jak to robić. Proszę. Dobra, tak lepiej. Chodź tu, chodź tu. Ach, źle. Nie wiem dlaczego, jak robię uniki w prawo, to daje mi się unikać tych ostrzy, a jak robię uniki w lewo, to nie do końca. O! Mogę blokować je. Nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. Dobra, mam nadzieję, że... Dobra, ile teraz będzie ich? Mam nadzieję, że nie więcej było. Trzech, dobra. Okej, lepszą pozycję znajdźmy. Okej. Okej, co mi się trochę. Zróbmy miejsce. Ała. Dobra. Nie powinienem stosować tych ataków do skoku. Kompletnie ich nie stageruję. Mogą mi wtedy oddać. Okej. Możemy użyć fokusu? Dobra. Tak lepiej. Okej. Okay. Zapomniałem, że to miałem blokować. Unikać. Ała. Dobra, znowu fokus. Tak, dobrze. Ała. Ej, to było blisko. Stawaj! Dobra, teraz się odgryziemy. No i dobra, padł. Ta! To kop mu Senua! Pokaż mu, co o nim myślisz. No. The mark of Nieźle poszło. One of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? Właśnie, niesprawiedliwe. In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go. If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul. I'm coming. I still hear you. Doruf, jest jakby winien tego wszystkiego.
A, patrzcie, słoneczko. Ładnie. Żeby się otworzyły. Okej. Czy to jest powrót na skróty? Chyba tak. Albo i nie. Tak, już jedną taką twarz spotkaliśmy. Gdzieś tutaj chyba była druga jeszcze. Zobaczymy. Helheim. Idziemy! Właśnie. Into the underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when they speak to you. I will always be here to guide you. Did you see her? That was her mother, Galina. She was a priestess, a healer. She taught Senua to see the weave. Binds the world together. And it was beautiful. It was a time before the darkness. But when it did come, it first came for her mother. Senua still sees her face from time to time, hidden in the world. Like she's still watching over. Nie fajnie ludzie północy, nie fajnie. Dobra. Jesteśmy już u drzwi. Będzie kolejna walka. Co tam widzisz? Kolejna twarz? Nie. Kamień. Czy to już był aktywowany? Tak. Dobra, to go zostawmy. Dobra. To tyle na ten odcinek. W następnym odcinku przechodzimy przez wrota do Helheimu. Ciekawe, co nas tam czeka. Czy odniesiemy? Czy odnajdziemy duszę Diliona? Zobaczycie w następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.